Dzień dobry, kochani. Dzisiaj kolejna sobota i kolejny rozkład z cyklu Twoje interakcje z żywiołami. Dzisiaj będzie żywioł wody. Zobaczymy, jak współbrzmicie, współgracie z żywiołem wody wewnątrz Was, wewnątrz i na zewnątrz. Woda to taki żywioł, który nie tylko jest naszym wehikułem czasu, nie tylko jest związany z naszym ciałem astralnym, ale również jest związany z czakrą sakralną. Woda to nasza poezja, nasze uczucia, nasza twórczość, nasza pasja, nasza kreatywność. Na żywiole wody i na związanej z nią czakrą sakralną płyną potoki finansowe, płynie nasze zadowolenie, radość z życia, nasycenie barwami życia. Woda, żywioł kobiecy, powietrze i ogień, żywioł męski, woda i ziemia, żywioł taki typowo kobiecy, związany z kobiecą częścią natury, wszechświata. Jednakowoż pamiętajmy, że ta woda, podobnie zresztą jak pierwiastek męski i żeński, jest w każdym z nas, tak i ta woda również, jeśli chodzi o to, w jaki sposób przejawia się w naszych panach, w naszych kochanych mężczyznach, bardzo wiele można powiedzieć o przygotowaniu i o progu człowieka duszy, na jakim on jest obecnie, bo jeśli mamy spokojną swoją wewnętrzną wodę, żywioł wody, popatrzcie, jesteśmy po pełni, pełnia to też przypływy i odpływy, pełnia pokazuje nam zwykle poprzez właśnie taki wylew emocjonalny, jak wiele jeszcze warto w sobie uzdrowić, oczyścić, bo to sławetne takie powiedzenie, że podczas pełni jest najwięcej takich wybuchów szaleństwa, to już nawet medycyna udowadnia, tak? Że wtedy, jak to się mówi, emocje u niektórych tak jakby mocno, mocno wybijają. O cóż tu chodzi? Woda, księżyc, nasze przypływy i nasze odpływy. Pełnia nie jest naszym wrogiem. Pełnia pokazuje nam tylko, na ile spokojne i czyste są wody w nas, a na ile należy je oczyszczać. Jak można pracować z oczyszczaniem naszej wewnętrznej wody, z oczyszczaniem naszych emocji? Kochani, o tym zapewne też będzie podpowiedź w rozkładach, ale myślę sobie tak, że jeśli przyglądacie się swoim emocjom, swojej wewnętrznej wodzie, swojej czakrze sakralnej, jeśli przyglądacie się, na ile jest Was szczęścia, radości, twórczości, kreatywności, to widać, na ile mocny jest żywioł wody w Was w tak zwanym plusie, czyli w superlatywie. Jeśli tego takiego rozhasania, tych takich huśtawek emocjonalnych, niczym wodospad Niagara od do, jest w nas dużo, znaczy warto popracować z żywiołem wody, uzdrawiać go. Tak naprawdę, oczywiście w XXI wieku w erze wodnika sposobów jest wiele. Przy najtrudniejszych sprawach nie tylko sięgamy po magię, ale po magię zwaną jakąś tam ewentualną terapią, która również bardzo wiele nam może pomóc. Mówię o takich osobach, które mają mocne jakieś traumy emocjonalne, kiedy ta ich woda jest zanieczyszczona poprzez to, co się stało. Porównałabym ją wtedy do takiego błotnistego jeziora pełnego smutku, tęsknoty, złości, czego tam jeszcze. To wtedy warto sięgnąć również i po jakieś terapie, kochani, z fajnym coachem, który pomoże Wam przejść przez proces oczyszczania Waszych wewnętrznych wód. Ja to nazywam od strony magicznej. Natomiast ogólnie z żywiołem wody pracując, pamiętajcie, kąpiele, nawadnianie, to taka podstawa każdego z nas. Kąpiele, codzienny prysznic rano, kiedy prosimy żywioł wody, żeby oczyszczał nasze ciało, duszę i aurę ze wszystkiego, co negatywne. Jeśli mówimy do żywiołu wody, podczas kąpieli na przykład, to aktywujemy już tą magiczną siłę tego żywiołu. Czyli zaczynamy prosić o to, żeby nie tylko oczyściła dosłownie z fizycznego jakiegoś tam ewentualnie zanieczyszczenia nasze ciało, ale żeby przeszła przez meridiany, przez czakry i żeby podczas porannego prysznica
prysznica zrobiła nam tak zwany cud oczyszczania. To drobne, miniaturowe rytuały, które stają się częścią dnia codziennego, bardzo pomagają. Nawadnianie naszego organizmu. Kolor pomarańczowy, o dziwo, który łączy się z naszą czakrą sakralną. Tutaj kamienie mogą wchodzić w grę, które będziecie nosić przy sobie, żeby z waszą wibracją weszły w symbiozę i żeby uzdrawiały wasz żywioł wody. Nie tylko błękitne kamienie, pomarańczowe również integrują się ładnie z żywiołem wody i bardzo pięknie go harmonizują. Medytacje i jeszcze raz medytacje. Praca z medytacjami bardzo, bardzo pomaga przy każdym żywiole i nie tylko przy żywiole, ale w ogóle. Natomiast jeśli czujecie, że macie problem z waszymi emocjami, że macie problem z twórczością, z pasją pozytywną życia, z radością, z kreatywnością, z seksualnością, wreszcie z potokiem pieniądza, to wszystko się kręci wokół żywiołu wody i czakry sakralnej. Oczywiście inne żywioły też mają na to wpływ, ale wierzcie mi, Panta Rei, wszystko płynie, woda to potęga, woda w nas to potęga. I dzisiaj będziemy patrzeć, jak żywioł wody w Was gra, kochani. Zaraz położę kamyki, ale jeszcze pokażę, bo oczywiście wyrocznia czystej magii również się zaprosiła do tego rozkładu. Takie taroty dzisiaj się zaprosiły, wszystkie w jakimś takim brązowo-zielonym, spokojnym, neutralnym kolorze. Nie wiem, dlaczego tak pole prowadzi. Sama jestem ciekawa, co tu wyjdzie przy rozkładach. Już kładę kamienie. Na tarot druidów idzie ametyst. Na tarot słowiańskich legend idzie kwarc dymny. A na spellcaster tarot idzie kryształ górski. Kochani, wybierajcie swój rozkład. Time kody, czyli kody czasowe, zawsze macie podpięte w komentarzach pod filmem przeze mnie. Wybieracie swój rozkład po oprawce tarota albo po kamyczku. Ametyst i tarot druidów, kwarc dymny i tarot słowiańskich legend i spellcaster tarot i skrzyżowane palce kryształu górskiego. No to co? No to jedziemy. Tadam. Rozkład numer 1. Przepiękny ametyst, błyszczący do Was, uśmiechający się tutaj. I popatrzmy, jak w Was ten żywioł wody gra. Te karty odsłaniam na samym końcu, a tarot druidów od razu, w sześciutko, także dajcie moment. Piątka pentakli. As pentakli. No nieźle. Wisielec. Pozwólcie, że zasłonię tutaj na gość, żeby nam YouTube nie wywalił filmu. Ok. Teraz tak, czwórka buław, siódemka mieczy, dziesiątka mieczy, kochani, trójka pentakli i as buław. As buław i as pentakli. Dwa asy. Posłuchajcie, patrząc na energię tych kart, wasz żywioł wody mówi, że skutecznie go zamrażacie siłą intelektu. On się czuje jakiś taki niedoceniony. Innymi słowy, ogromny potencjał wisi w tym żywiole wody. Jeśli chcecie mieć większą radość z życia, właśnie to, co mówiłam na wstępie do tego filmu, większą radość z życia, większe potoki finansowe, większą kreatywność, pasję, twórczość, to, co nazywamy takim wewnętrznym również błogosławieństwem ciepła, piękna w nas. Jeśli chcecie zwiększyć w sobie tą moc, warto popatrzeć, czy nie dać temu żywiołowi wody ujścia w Was, albowiem mam wrażenie, że przytrzymujecie mocno te Wasze emocje, tak jakby staracie się utrzymać logicznie, chłodząc je żywiołem
mieczy, czyli gdzieś tam serce i dusza się do czegoś wyrywa, gdzieś tam chciałoby się uronić łzę, zaśmiać się, zatańczyć, gdzieś tam chciałoby się poczuć tą odrobinę dobrze pojętej pasji i szaleństwa, który ten żywioł wody posiada, bo tutaj dodatkowo jest jeszcze taka jakby siła żywiołu ognia, która jest zakamuflowana w tym żywiole wody. A wy jakby logicznie często staracie się tak jakby przytrzymać to w was i powiedzieć zaraz, tu są teraz obowiązki, tu są teraz jak gdyby pewnego rodzaju ważniejsze rzeczy niż właśnie to, jak uleganie jakimś tam emocjom. Posłuchajcie, na planecie Ziemia doświadczamy emocji. To jest jakby jedna z niewielu planet, gdzie emocje są nam dane. I jest to jakby taki cud kosmiczny. I teraz tak, oczywiście, że w ideale jest to, żeby te emocje były w balansie, żeby nie ulegały tak zwanemu borderline, huśtawkom i tak dalej naszym, ale żeby one były w balansie. Natomiast mimo wszystko, jeśli my tak jakby je wypieramy, jeśli my tak jakby staramy się je stłamsić w sobie, to wcześniej czy później przychodzi efekt kamikadze, który jest bardzo nieciekawy. Tak jakby no, wybijają wtedy mocno te emocje, jak gejzer, jak wybuch wulkanu, tylko takiego wodnego. U was, tak a propos, karta Wisielec jest nazwana w takim mistycznym tarocie wiszący wśród wód. Dosłownie, to jest żywioł wody, karta Wisielec. Ale ta woda tak jakby jest w oczekiwaniu u was na to, aż przyjdzie lepsze jutro, aż sięgniecie po jej potencjał. Ona się tak jakby czuje po tej piątce pentakli, tu jest as denarów, piątka pentakli, wisielec. Wielki, ogromny potencjał, który tak jakby czuje się niedowartościowany przez was, nie sięgacie po to, nie dajecie się tym waszym emocjom gdzieś wypowiedzieć, wyhasać. Pytanie, czy jeśli was ktoś pyta, co czujesz, czy nie odpowiadacie myślę, że, bo tu jest więcej myślenia czasem niż czucia. Innymi słowy, jeśli łapiecie kontakt z jasnoczuciem, to trzeba się nastawić na to, bo często ludzie tak jakby mówią, że właśnie o jasnowidzeniu, natomiast nie doceniają potęgi jasnoczucia. Jasnoczucie jest przede wszystkim na żywiole wody oparte i oczywiście na naszym ciele, ale to są wszystkie sygnały, które dopływają do nas poprzez podpowiedzi od naszego ciała. I jeśli nie będziecie za dużo, znaczy inaczej, no ja znowuż nie jestem wrogiem myślenia, ale tu się jakby prezentuje postawa, że wy czasami przeintelektualizowani, przekombinowujecie, zamiast nastawić się, włączyć na uczucia i na czucie tego, co tam właśnie wam w duszy, w żyłach, czy też w ciele gra, to tak jakby mówicie, nie mam kontaktu z intuicją, dużo, dużo myślę, a gdybyście się mogli nastawić od dzisiaj, od jutra, na odczucia, na to, co ja czuję, co mi chce powiedzieć moje ciało poprzez takie, a nie inne odczucia, co mi chce powiedzieć wszechświat poprzez takie, a nie inne impulsy emocjonalne we mnie, osiągniecie pewnego rodzaju taki power i taki potencjał, który wyzwoli w was ogromną moc tego żywiołu wody, który tutaj czeka i mówi, we mnie jest potencjał, a ty tak jakoś nie doceniasz tego. Intelekt, wiwla. Myślenie ma przyszłość. Oczywiście, nie mówię, że nie macie być silnymi mentalistami. To nie o to tutaj chodzi. Ale wasz żywioł wody prosi, żebyście mocniej zwrócili uwagę na właśnie te uczucia, odczucia w ciele, przez co symbioza, współpraca żywiołów, między innymi wody, powietrza i ognia będzie dużo lepsza, dzięki czemu możecie osiągnąć dużo większy sukces, nie tylko towarzyski, ale tak jakby tutaj trójka pentakli mówi o pewnego rodzaju współpracy z ludźmi, z otoczeniem. Popatrzcie, jak ona tu wymownie wygląda. Ta postać, która jest odwrócona plecami do wszystkich, to wy, to jest ogromny twórczy potencjał. Ale trochę tu brak tego żywiołu wody, tak jakby kontaktu z otoczeniem poprzez emocje,
wyrażenie siebie poprzez emocje, poprzez jasne jakieś tam komunikaty, poprzez tak zwaną szczerość duchową po czakrze serca, gdzie się uśmiechamy, gdzie czasem się wkurzymy, gdzie czasem pójdą z nas jakieś emocje w formie właśnie wkurzenia, czy łzy nawet, czy uśmiechu, ale wtedy jesteśmy bardziej dla otoczenia, tak jakby, rozumiecie, odczytywani na poziomie serce, dusza i człowiek. A u Was, tylko błagam, nie wkurzajcie się, że ja się tu muszę przyczepić, tylko żywioł wody mówi tak jakby, popatrz, nie bój się, jakby kontrolujesz, hamujesz te uczucia, czasem może chcesz coś komuś powiedzieć, czasem może chcesz się uśmiechnąć do kogoś, albo wyjść, jak to się mówi, emocjonalnie ze strefy jakiegoś tam właśnie takiego odwrócenia się plecami do innych. Ogromny potencjał twórczy człowieka mnie ogląda, to widać. Jest to osoba, która potrafi świetnie pracować, która potrafi być profesjonalistą w każdym calu, jeśli się już za coś weźmie, ale tak jakby właśnie dostęp do uczuć, do emocji jest mocno kontrolowany, przez co inni mogą odbierać Ciebie. Dobra duszo, która mnie oglądasz jako człowieka w sobie, albo być może nawet arogancki, podkreślam, mogą Cię tak odbierać, to nie jest Twoja wewnętrzna prawda, dlatego że nie mogą sczytać emocjonalnie, dlatego że wychładzasz swoje emocje, dlatego że nie są w stanie odczytać głębi właśnie wszystkich pozytywnych uczuć, które są w Tobie. I ten żywioł wody mocno, ale to mocno, tak jakby tutaj uprasza, że ścieżką do sukcesu jest to, oczywiście jeszcze raz podkreślam, myślenie ma przyszłość, ale to myślenie tutaj czasami jest takie jakby za bardzo dobijające, kontrolujące Was, za bardzo wyłączające Was z dostępu do własnych emocji, do własnej wody, do własnych uczuć, poezji, śpiewu, pasji, tańca, wszystkiego tego, co w żyłach gra, bo żywioł wody to również krew w naszych żyłach i jeśli tam jest to, co nazywamy właśnie taką jakby większą możliwością dostępu tej siły, nie wiem, czy to widać, taki piękny niedźwiedź jest zwierzęciem mocy, jeśli jest tam większy moment taki, kiedy puścicie to na tak zwany żywioł wody, pewnego rodzaju momenty, może warto nie bać się czasem zapłakać. Łzy to również słona woda, to taki, jak to się mówi, oczyszczający moment. Może warto nie bać się czasem właśnie pokazać innym swoich emocji, swoich uczuć. To się staje takie bardziej ciepłe, bardziej ludzkie. I w Was, podkreślam, potencjał wody, tu jest karta wisielec, wiszący wśród wód, ale to jest wielki arkan. Tu jest karta as denarów, siła ogromna, która czeka do odkrycia. Ta siła tak jakby po piątce pentakli mówi, no nie korzystają ze mnie. No czuję się, żywioł wody czuję się tak jakby odrzucony w Was. Taki, na którego być może nie zwracacie uwagi tak mocnej. Panie, panowie, jeszcze raz podkreślam, na żywiole wody, bez względu na płeć, mamy dostęp do wszystkiego, co twórcze, piękne i kreatywne, ale tylko pod warunkiem, że łączymy się właśnie z tą naturą w nas, która potrafi zatańczyć, zaśpiewać, nie wstydzi się tego, która potrafi zaśmiać się, zapłakać, która potrafi szczerze czasem, wtedy kiedy trzeba, tak jakby palnąć coś prosto z mostu na emocjach do kogoś. Podkreślam, nie po to, żeby kogoś zranić, ale po to, żeby kogoś uleczyć. Żywioł wody. Tu bym powiedziała, że wszelkiego rodzaju dla Was takie momenty, kiedy jeśli macie wannę, to jak się kąpiecie, to wręcz proście ten żywioł wody,
aby harmonizował Waszą wewnętrzną wodę. Jeśli macie prysznic, to tak jak powiedziałam na początku, no wanna czy prysznic, bo nie wiem kto co ma, tak? Jeśli macie prysznic, a nie wannę, to również rano pod prysznicem, wieczorem pod prysznicem proście ten żywioł wody, żeby Was oczyszczał, harmonizował i tak dalej. Jeśli siedzicie gdzieś przy jakimś zbiorniku wodnym, nieważne czy jest to jezioro, czy jest to morze, czy rzeka, czy wreszcie macie jakąś małą fontannę albo akwarium w domu, jeśli siedzicie przy takim zbiorniku wodnym, po prostu włączcie sobie muzykę i jednoczcie się z tym żywiołem wody. Proście, żeby on mówił do Was, a Wy mówcie do niego. Możecie karmić ptaki wodne. Podkreślam, nie chlebem, tylko jakimiś takimi fajnymi jakby ziarnami, które można kupić już wszędzie tam, w sklepach dla zwierząt, czy też w internetach. Możecie karmić ptaki wodne gdzieś, jeśli macie takie szczęście, że macie jakiś staw w swoim mieście, gdzie są ptaki wodne, czy też rzekę, i możecie prosić w ten sposób, aby pole ptaków pomogło Wam ten żywioł wody w Was właśnie synchronizować. Zadaniem moim w tych rozkładach jest troszeczkę się przyczepiać, kochani, czego robić nie lubię, ale jak trzeba, to trzeba, jak przewodnicy kazali. No dlatego tutaj, ja nie mówię, że Wy rozumiecie, że tu jest dno i wodorosty z tym żywiołem wody, niemniej jednak rzeczywiście on się czuje jak gdyby osamotniony w Was, tak jakby mówi intelekt tutaj często, czyli żywioł powietrza, wyłącza dostęp do żywiołu wody. Wasze ciało astralne, czyli Wasz wehikuł czasu, również żywioł wody. Wasza czakra sakralna to również żywioł wody. Wasza krew, Wasze osocze, Wasze łzy, Wasze nawodnienie organizmu to również żywioł wody. Wasze uśmiechy, emocje, szczęście, płacz, łzy to również żywioł wody. Nie bójcie się tego. Nie wypierajmy tych emocji, kochani. W Was jest ta potęga. Jeśli nauczycie się oswajać swój żywioł wody, to tak jakby on mówi, że więcej tu chce Wam dać komunikacji pozytywnej z ludźmi, więcej chce Wam dać jakby przejście na drugą, jakby taką bardziej świetlistą stronę życia. Jeśli będziecie częściej kontaktowali z Waszymi emocjami, jeśli nie będziecie się ich bali, oczywiście nie mówię tu o huśtawkach nastrojów i o przeeskalowaniu emocji, ale o takim pozytywnym uśmiechu, rzuceniu czegoś tam na emocjach pozytywnego. Rozumiecie? Nie bójmy się tych pozytywnych emocji, bo tutaj o to chodzi, że ten żywioł wody mówi do Was, że wtedy dam Ci większy potencjał jakby możliwości współpracy i porozumienia się z innymi ludźmi, gdzie być może w tej chwili mówisz, że tam cały świat mnie nie rozumie i tak dalej. No bo cały świat tak jakby patrzy trochę na Ciebie jak na takie dziwne zjawisko. O co chodzi? O co mu chodzi? Po prostu nie potrafią komunikować, jak to się mówi. Dodatkowo podkreślam, ja się tu czepiam, ale ogląda mnie osoba perfekcyjnie zdolna, ambitna i potrafiąca bardzo fajnie pracować i bardzo wiele osiągnąć, tylko szukamy tutaj łagodniejszej formy życia, jak można bardziej ciepło, bardziej miło i bardziej tak jakby, tak jak woda, opływać przeszkody, zamiast je gdzieś tam, rozumiecie, piętrzyć. Żywioł wody mówi, że jeżeli będziesz z nim kontaktowała, bardziej chętnie, tak jakby ludzie będą mogli i do Ciebie otwierać swoje serca, bo w tej chwili jest pewnego rodzaju taka po mojemu bariera, jak gdyby nie potrafią Cię sczytać, źle Cię odczytują ludzie, tak jakby nie potrafią komunikować tego, czego oni chcą, tak jakby jest pewnego rodzaju ostrożna rezerwa w podejściu. A dodatkowo ten moment taki, dobra, zapytajmy, jak z tym żywiołem wody u Was pracować. Co to w ogóle na końcu jest? Szóstka pentakli, czyli wyjście do... Ale popatrzcie, jak tutaj jest tak trochę zimowo, nie? Czyli szóstka pentakli mówi, zacznij ze mną dobrą wymianę energetyczną. Mówią te emocje, ten żywioł wody w Was. Jak pracować? Ja pytam o podpowiedzi... Dajcie jeszcze moment, a to o czym? Okej.
Wiele osób to mnie ogląda, które z takich czy innych powodów miało, podczas dzieciństwa miało takie mocne blokady emocjonalne stawiane, czyli mogliście być tak jakby surowo wychowywani, że no nie wiem, panowie, prawda? Jak byliście mali, że no właśnie, że chłopaki nie płaczą, tam dziewczyny były wychowywane na jakieś tam silne istoty, że to nie wypada, tamto nie wypada. Mogliście mieć tak jakby tłamszone trochę te emocje. Nie czepiamy się rodziców, albowiem scenariusze rodowe mówią nam o tym, że wychowują nas nasi najbardziej, najlepiej jak potrafią. Popatrzmy tam, jakie pokolenia ich wychowywały, prawda? Jak to się mówi. Natomiast z jakiegoś powodu dusza przyszła tego doświadczyć i tu może być rzeczywiście tak zwany zakręcony taki korek z dostępem do własnych emocji poprzez to takie ostre, srogie wychowanie. Na zasadzie dużo stawianie takich blokad, ograniczeń w dzieciństwie i tak jakby no, wychowywanie na twardziela, bez względu na to, czy oglądam je dziewczynka, czy chłopiec, czyli czy już teraz kobieta, czy mężczyzna, to was się starano wychować tak jakby na twardziela. I to może być ten też również powód, żeby kurczę popracować tutaj ewentualnie z jakimiś takimi momentami radykalnego wybaczania, regresingami i tak dalej, ażeby ten żywioł wody w was uaktywnić, bo tak jakby on jest, zrozumiemy już dlaczego taki zamrożony. To nie wypada, tamtego nie wypada, stań tak, nie pochylaj się tak, nie płacz, nie krzycz, nie śmiej się, nie tup. Takie ostre wychowywanie dziecka, gdzie dzisiaj już wiemy, że dzieci do pewnego określonego wieku mają jakby mocno prawo do tego, żeby wyrażać swoje emocje. One nie mają tak zwanych zaworów bezpieczeństwa. One mogą tu płakać, krzyczeć, za chwilę się śmiać. I to powinno być z pozycji dorosłego traktowane jako coś normalnego do pewnego tam wieku u dziecka, bo wytwarza się w nim ta emocjonalność. Wcześniej rodzice tej wiedzy nie mieli. Ja nie wiem, nie było takiej psychologii, nie było takich modelów wychowywania, były zupełnie inne. I tak jakby katowali to nasze wewnętrzne dziecko ograniczeniami. Więc tu o to też chodzi, że mogliście mieć tak jakby mocno właśnie takie stawiane bariery, tak Ada, to nie wypada, tego nie rób, tamtego nie rób, jak się zachowujesz, stań prosto, tak i tak dalej. I przez to te emocje tak właśnie nam tutaj trochę zastygły jakby w takim i wasza wewnętrzna woda, w takim oczekiwaniu, kiedy sięgniesz po moją siłę, kiedy zatańczymy, zaśpiewamy, kiedy nie będziesz się bała rozpuścić włosów i zatańczyć w deszczu, w czerwonych kaloszach i zaśpiewać piosenkę deszczową. Kiedy nie będziesz się bała pokochać również aury deszczowej na zewnątrz, jeśli jest dzień deszczowy, prawda? To kiedy zaśpiewasz deszczową piosenkę? To jest twój żywioł wody. Żywioł wody, woda, bez względu na to, jak na nią by się nie zapatrywać, to woda, kochani moi, to jest matka wszechrzeczy w nas i to jest ten moment, który potrafi bardzo, ale to bardzo wiele oczyścić albo kurczę splugawić, jak ją mamy nie taką w sobie. Przepraszam za wyraz splugawić, ale chodzi o to, że te emocje, ta kreatywność, ta pasja, to czym poicie swoje ciało, to jest wasze. Tu jest tak ogromny potencjał, podkreślam, twórczy i ja nie mówię, że wyście mało osiągnęli w życiu, tylko chodzi o to, tutaj można wycisnąć z życia 7, 8, 9, 10 razy więcej, nie będziemy się licytować w procentach, jakby w mnożeniu, rozumiecie? Gdyby uruchomić właśnie to, co nazywamy tą energią zablokowaną, czyli jakby odblokować tą wodę w sobie, pozwolić jej bardziej tak jakby się rozhasać, nie bać się, że was gdzieś tam poniesie, bo u was jest tyle percepcji i logiki, że raczej nie ma szans, żeby wasza woda, wiecie, jakieś tam tamy złamała. Tutaj warto popracować z tym żywiołem mocno. Dobra, zobaczmy, co podpowie orakuł.
Brigitte i są. O, wow, kochani moi. No tutaj dodatkowo mocno się wybija jakaś żeńska hipostazja, jakieś bóstwo, nazwijmy to tylko bóstwo. Ja to mówię oczywiście w cudzysłowie. Niech będzie to inteligencja kosmiczna związana z żeńską energią. Nieważne w jakiej mitologii, jak była nazywana. No tu wychodzi Brigitte, ale chodzi o to, że jakby jakaś żeńska, a wiadomo, kobieta to woda, żeńska forma, hipostazja jakiegoś bóstwa, która mówi, nie bój się ze mną popracować, nie bój się uzdrawiania poprzez mnie. Czy to ma być zupełnie solarna, świetlista bogini, czy ta księżycowa, bardziej taka, nazwijmy to, mochoczna? To jest kwestia wasza. Pamiętajmy, że jeśli ja mówię mroczna, to nie znaczy, że odrażająca czy zła. Pamiętajmy, że wszystko się ze sobą łączy i wszystko wyszło z jednego stwórcy. Jeśli byście chcieli popracować, nie wiem, czy tu, tak jak mówimy, z jakąś taką księżyc, bo tu mi się księżyc kojarzy. Popatrzcie, gdzie macie w astrologii Lilith. W waszym księżycu. Mówię o planetach w tej chwili. Może tam trzeba jakby popatrzeć w oczy swojemu cieniowi i coś uzdrowić z tą wodą. Niemniej jednak, dobra, w skrócie, chodzi o to, że jakaś żeńska forma energii, kosmicznego rozumu, kosmicznego intelektu, bogini, jeśli wolicie, bardzo wyrywa się tutaj do tego, żebyście zaczęli komunikację z nią, albowiem pomoże wam z waszą wodą, uzdrawiać waszą wodę, władać waszą wodą, żywiołem wody i stać się jakby jednością z tym, co w was najpiękniejsze. Mocny jakiś patent na uzdrawianie tutaj idzie poprzez jakieś panie, panowie żeńskie, żeńskie, no powiem bóstwo, tak? Kochani moi, wow! Dziwne, ale ten rozkład taki, zobaczę jak mnie dzisiaj będzie pole prowadziło, to jest bardzo trudne dla mnie, bo ogląda mnie wiele osób, które łączy właśnie to, co tutaj, jak to się mówi w tych kartach, pokazane, jakaś esencja i ten pierwszy rozkład był, nie powiem, był dość trudny dla mnie, zobaczymy jak będzie mnie dalej pole prowadziło, kochani moi. Oczywiście jutro będą poniedziałeczkowe cztery klucze. Ja się dzisiaj z Wami żegnam magicznym papa i życzę Wam pięknego weekendu. Rozkład numer 2. Kwarc dymny. Nasz mroczny rycerz stojący tutaj w pełnym rynsztunku, w hełmie, w pelerynie, w zbroi i z lancą albo z mieczem. Kochani moi, patrzmy. Tę kartę odsłaniam na samym końcu. A tarot od razu i zobaczymy, jaka wasza interakcja z żywiołem wody. Cesarz, słońce, łodzie, florek, wow. No jeszcze i trzecia duży arkan, wisielec. Cesarz, słońce, wisielec, ok, jeszcze na dole odsłonię. Siódemka mieczy, królowa buław, dziesiątka buław, piątka mieczy. I kochankowie, a więc od miłości do nienawiści, ale mówię o żywiole wody, mogą wami targać emocje. Innymi słowy, potencjał jest ogromny. Potencjał żywiołu wody, kochani moi, żywioł wody to magia życia. To jest element w nas, który mówi, że w ten sposób przepuszczamy przez siebie emocje, wrażliwość, psychiczną jakąś taką zdrową energię. Potrafimy przepuścić potoki miłości, potrafimy uzdrawiać siebie i innych na tym żywiole. Potrafimy się komunikować, potrafimy być kreatywni, podróżować, ekspresja życia, poezja, śpiew, taniec, muzyka, kuchnia. To wszystko może płynąć na żywiole wody. Życie, miłość i praca. U was ten żywioł wody, ogromna potęga, tak to powiem. Ale jeszcze póki co pokazane jest tak, jakby szarpią wami skrajne emocje. Innymi słowy, tych emocji się nie ma co bać, ani ich wypierać. To nie o to chodzi. W
ideale kiedyś tam pójdziemy drogą środka i będziemy mistrzami tych emocji, jak gdyby nie będą nami szarpały, ale póki one szarpią, to znaczy, że coś chcą powiedzieć. I tutaj jest ten moment, kiedy wasz żywioł wody, potężny, silny, podkreślam, on jest w was mocno zaznaczony. Nie chodzi o to, że musicie być spod znaku ryb, skorpiona, czy rozumiecie, czy tam. To nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że gdyby astrolog popatrzył w waszą kartę urodzeniową, to pewnie sporo planet jest tam mocno obsadzonych w żywiole wody. I ta woda, nieważne, czy jesteś solarnym baranem, czy lwem, to ten żywioł wody mocno tu wybija. I jest to jeden z waszych najsilniejszych atutów, a zarazem potrafi was nieźle sabotować, póki co, tak jakby moment, który mówi postaraj się bardziej, tylko posłuchajcie mnie teraz, kontrolować, to znowu nie chodzi o to, żeby robić to na zasadzie czuję, że zaraz wybuchnę i zaciskam te emocje w sobie, kontrola złe słowo, chodzi o to, żeby bardziej władać, bardziej jakby wziąć zarządzanie nad tymi swoimi emocjami. W pierwszym rozkładzie było mocno właśnie za bardzo przeintelektualizowanie, tłamszenie żywiołu wody, a u was akurat jak raz te karty pokazują coś takiego, że u was akurat wypadałoby czasem te swoje emocje wychłodzić powietrzem, czyli rozumem, czyli tak jakby starać się z nimi negocjować albo sobie coś tam gdzieś układać bardziej poprzez rozum niż poprzez emocje. Zrozumcie mnie dobrze, nie chodzi tutaj o to, żeby nie mieć dostępu do tych emocji, żeby je zaciskać, żeby udawać, że ich nie ma, tylko po tych kartach powiedziałabym, przy tak potężnym żywiole wody, po tych kartach powiedziałabym, że on czasami potrafi z wami pogrywać. Innymi słowy, czasem ogon kręci psem, metaforycznie rzecz ujmując, czyli wasze emocje potrafią was, tak jak to się mówi, zalać, że możecie, no rozumiecie, z trudem je kontrolować, a potencjał jest ogromny, żywioł wody mówi po prostu jakby do was, że jest tutaj chęć do wejścia w symbiozę, jest tutaj power, moc taka, żeby osiągnąć bardzo wiele na tej fali. Popracowałabym tutaj z czakrą sakralną, słońce i ten piękny oranżowy kolor. To jest czakra sakralna między innymi. Co prawda słońce to żywioł ognia, ale popatrzcie na to trochę jak na mandalę waszej duszy i na power, który tutaj jest, żeby bardziej móc zarządzać swoim wewnętrznym żywiołem wody. Karta Wisielec, tak a propos, to jest żywioł wody. Tutaj symbolizowany przez wielki arkan. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy drzewo rodowe, które widać jak bardzo mocno zrośnięte z wami. Myślę, że w waszym potencjale po duszy i porodzie jest bardzo mocna możliwość kontaktowania właśnie z żywiołem wody, wyrażania siebie, ekspresji siebie poprzez żywioł wody. Mało tego, można z takim momentem, jeśli patrzymy magicznie, wiadomo, świece to jest żywioł ognia, prawda? Ale popatrzcie na żywioł wody również jak na bardzo twórczą i magiczną krainę, w której wy macie duże porozumienie. Żywioł wody was słyszy, rozumie, kontaktuje z wami, tylko trochę się stara przejąć kontrolę nad wami, tak jakby wasz żywioł wody. Natomiast jeśli byście się chcieli magicznie, jak to się mówi, bawić w jakieś rytuały, bawić, mówię oczywiście z pełnym pół żartem, pół serio, ale z pełnym szacunkiem, to tutaj wszelkiego rodzaju działanie poprzez ten żywioł wychodziłoby wam świetnie, kontaktowanie, czyli jakieś, nie wiem, rytualne kąpiele, rytualne czystki, moment, kiedy chcecie oczyścić swój dom, to możecie go kropić wodą, nie tylko kadzić czy czyścić, ale wcześniej ta woda musi być waszą falą dźwiękową, czyli waszym głosem. Jeżeli w naczyniu jakimś jest, niech postoi w domu dzień czy dwa, wy tam do tej wody mówicie waszą falą dźwiękową, czyli waszym głosem, co od niej oczekujecie, czego chcecie. Możecie tam zanurzyć oczywiście również kryształy w tej wodzie, na przykład do oczyszczania jakieś ametysty i tak dalej. Możecie robić swoje wody księżycowe,
Możecie robić, ba, perfumy, wszystko co oparte na jakby żywiole wody. To będzie miało mocną siłę oczyszczającą, bo ten żywioł Was słyszy i z Wami kontaktuje. Jeśli patrzycie na swoje ciało, popatrzcie, co pijecie, jakie płyny wprowadzacie do swojego ciała, bo to jest Wasz żywioł wody. Jeśli dużo przy Waszym temperamencie, jeśli dużo z elementem ognistym pijecie płynów, no to te emocje Was będą rozsadzały i sabotowały. Tu jest potencjał ogromny, który mówi ten żywioł wody, ja Cię chcę ukochać, ale czasami tak jakby nawzajem siebie, no jakby jak tama, która gdzieś tam jest zerwana, zalewa czasem ten żywioł wody Was. Tutaj trzeba popracować nad tymi, jak to się mówi, emocjami, bo i silnik jest wielki, żywioł wody Was słyszy, słucha, jest ogromny kontakt właśnie z tym żywiołem, jest ogromny potencjał z tym żywiołem, a jednocześnie tak jakby czasami, no tak jak powiedziałam, ogon kręci psem. W sensie jak piesek merda ogonem, to wiecie, to w Waszym wypadku czasami bywa tak, że ogonek merda pieskiem, no jak to się mówi. I tutaj na to należy zwrócić uwagę. I w Waszym, jeszcze raz podkreślam, przypadku, w Waszym przypadku nie bałabym się włączać siły intelektu częściej, czyli żywiołu powietrza. Jeśli zalewają Was te emocje, ćwiczenia oddechowe to żywioł powietrza. Rozumiecie, o co chodzi? Wtedy uspokajamy swoją wodę żywiołem powietrza. 5 głębokich wdechów, 5 głębokich wydechów. Albo i dłużej, jeśli potrzebujecie. I dopiero wtedy podejmować ewentualnie decyzje czy działania, bo tutaj fala emocjonalna, fala żywiołu wody daje taki wybuch, jak to się mówi, czasem wodospadu Niagara, który trudno jest Wam utrzymać i potem możecie żałować wielu tam rzeczy powiedzianych na emocjach i tak dalej. W Waszym przypadku również siła momentu takiego, kiedy... Bo tu jest siła magiczna, kochani, w Was. Po rodzie i nie tylko. Więc jeśli byście na tych emocjach walnęli wszechświat, jakieś dobrze pojęte albo źle pojęte, przepraszam, że tak powiem, słowo. Czyli jeśli na dobrze pojętych emocjach pożyczycie komuś szczęścia, to okej. Ale jeśli pod wpływem Waszych emocji, jak ta woda w Was działa, jak wyrzucicie z siebie, rozumiecie, a żeby Cię tam pokręciło do kogoś, wyjmuję to spod działania prawa, podałam to tylko jaki przykład, to rzeczywiście przy takiej sile żywiołu wody i ekspresji, z jaką on Was wybucha, no to słowo się może stać ciałem, wręcz tak jakby. Rozumiecie, o co chodzi? Tu jest ogromna odpowiedzialność na Was i podkreślam, tu musicie poprawić, znaczy nie lubię, no znowu, nie lubię słowa musicie, a powiedziałam. No ale dobra, jak powiedziałam, to powiedziałam. To mówią przewodnicy. Przeze mnie. Musicie popracować nad tym, żeby bardziej jakby władać właśnie tym żywiołem. Z reguły ogień daje takiego czadu w niektórych jakby osobach, a u Was woda jest mocna, jest potężna. Woda to żywioł, który wszędzie, nie tylko w nas, w żyłach, we krwi, w osoczu, nie tylko w naszych łzach, w emocjach i w ogóle gra, ale również i wszędzie, gdzie byśmy nie popatrzyli, nawet w tlenie, w powietrzu, którym wdychamy, zawsze tam jest jakiś tam moment, kiedy, prawda, przemyci się jakaś cząsteczka wody. Nie musi być koniecznie suche powietrze. Woda to nasze jeziora, nasze stawy, nasze rzeki, nasze łzy, nasza krew. Woda to nasz wehikuł czasu, nasze ciało astralne, nasza czakra sakralna. Ale u Was ta woda mówi, jestem bardzo potężna. Nie bagatelizuj tej siły w sobie. Bądź świadomy, jaki bagaż niesiesz, bo podkreślam jeszcze raz, jeśli zaczyna ogon merdać psem, jeśli byś tam rzuciła na emocjach swojemu dziecku, nie daj Boże, jakieś tam złe słowo, u Ciebie będzie to działało, znaczy nigdy tego nie robimy, umówmy się, ale u Ciebie będzie to działało 10 razy bardziej niż u innych, bo tu jest generator mocy w tej wodzie, wyplask energii, wyplask emocji, wyplask, co ja mówię, uczę się, kochani, wybaczcie mi, ale ja ostatnio bardzo dużo, ja biorę w webinarach po rosyjsku i po angielsku, ja się śmieję sama z siebie, bo zaczynam mieć kłopoty z polskim, bo po prostu mi się myli to wszystko, słowa mi się mylą, wybaczcie mi, no, wybuch emocji.
Wyplask, stworzyłam neologizm. No dobrze. W każdym bądź razie w Was ten moment, kiedy by tutaj, podaję przykład, jeśli byście chcieli nałożyć na kogoś takie czy nie inne, rozumiecie, zaklęcie czy przeklęcie, u Was na emocjach pójdzie, jest siła magiczna, jest żywioł wody i u Was na emocjach pójdzie to łatwiej niż u kogoś z mniejszym generatorem mocy. Tu trzeba być bardzo odpowiedzialnym operatorem tego żywiołu. Po prostu, noblesse oblige. I Was właśnie to, ten żywioł do Was toż to mówi. Kochani moi, tutaj możecie, podpowiadam, pokazują mi coś takiego, że też moment jest taki, że często mogą Was sabotować Wasze własne programy, teraz chodzi o Wasze życie. W momencie, kiedy zaczynacie jakiś projekt, zaczynacie śmiałą wizję, zaczynacie to, co nazywamy dobrze pojętym kreowaniem swojego życia, swojej pasji, co tam w plan nie włożymy, jak zaczynacie jakiś moment takiej śmiałej kreacji, to u Was żywioł wody działa tak, że często zanim dojdziecie do finiszu, czyli jak gdyby zanim dokończycie sprawę, to ten żywioł wody, czyli Wasze emocje Was sabotują i tak jakby wtedy wracacie do punktu wyjścia, a potem tak jakbyście się trochę kręcili w kółko. Innymi słowy, co ja chcę powiedzieć? Zaczynamy jakiś projekt, czujemy ten flow, czujemy, że pozytywne emocje i czujemy, że intuicja nas prowadzi w dobrym kierunku. Potem zaczyna się trochę pod górkę i Was jak gdyby destabilizują te emocje. Szybko potraficie się sami zbombardować jakby własną niewiarą emocjonalną. Rozumiecie? W powodzenie własnego przedsięwzięcia. I potem jakiś taki konflikt, który mówi, że właśnie, że no wypaliłem się, wygasiłem się, może istnieć w Waszym życiu, a potem za 2 tygodnie się dziwicie, a dlaczego ja właściwie odrzuciłam ten projekt, jak to jest takie fajne i zaczynamy od nowa. I ta historia, po prostu dlatego mówię tutaj o tym, żeby również ten ogon nie merdał psem, bo ta historia się może często powtarzać i jakby opóźniać dojście do celu w Waszym życiu. Coś takiego te karty pokazują, ale ogólnie żywioł wody Was bardzo kocha. Tak a propos, możecie robić wszelkiego rodzaju rytuały na święto kupały, nasze słowiańskie święto, to sobie wygooglujcie w tam, prawda, kiedy jest święto kupały, żebyście mieli zawsze w Waszym kalendarzyku, ale tu możecie puszczać wianki nie tylko po to, żeby znaleźć tego jedynego, ale po to, żeby przez żywioł wody puszczać we wszechświat Wasze prośby, żeby to, co ma być sojuszem w Waszym życiu, żeby przybyło. Święto kupały można popatrzeć bardziej szerzej w Waszym wypadku. Czyli ten moment, kiedy żywioł wody, bo w tym święcie żywioł wody jest bardzo aktywny. Jego duchy, jego dusza nas słyszy mocniej niż kiedykolwiek. Jeśli Wy gdzieś tam w swoim miejscu, w swoim czasie puścicie wianek na wodę, niekoniecznie poszukując partnera, czy partnerki, ale jeśli puścicie wianek na wodę i powiecie, że chcę, żeby taki sojusz, na przykład, nie wiem, sojusz dobrobytu przybył w moje życie, postawcie mi na drodze ludzi, którzy będą godni zaufania, to żywioł wody Was usłyszy. To tutaj podpowiadam. Moment taki, który mocno tutaj, jak to się mówi, u Was gra w czasie i przestrzeni. Aż zobaczę, co jest na dole talii. 2 denarów. A tu tak nomen omen pod spodem woda. Nie wiem, czy widzicie. I prosi się ta równowaga. I ona jest, po większej części ona jest w Was. Ale po mojemu, tak jakby czasami, jak Wam właśnie tak jakby, wiecie, tu jest ogólnie w Waszym życiu widać, że jest jak gdyby dobrze pojęta stabilizacja i harmonia z żywiołem wody. Ale bywają takie momenty, że jak wybiją te emocje, to efekt kamikadze idzie. I wtedy to jest tutaj ten sabotaż, to takie właśnie jakby no, coś, czego powinniście unikać. Dwójka, dwójka. Jeszcze królowa pucharów. No ten żywioł naprawdę Was kocha. Woda to jest, posłuchajcie, woda to jest po prostu Wasz element. Popatrzmy na magię wody w ten sposób, że ogień to jest najszybszy moment
w magii, prawda? On szybko, jak to się mówi, spala, przechodzi przez przestrzenie i tak dalej. Ale woda to jest ten moment, kiedy stajesz się... Wyobraźmy sobie taką wielką falę morską, która potrafi... No, dobra, niech to będzie tornado, tajfun, tsunami, tylko dobrze pojęty. Jeśli potrafisz kontrolować tą falę tsunami w sobie, to ona rozwali nie świat i okolice, nie będzie siała zniszczenia, ale rozwali w punkt tą przeszkodę, niczym tamę, która ją podtrzymuje. Woda to jest ten żywioł, który z reguły opływa jakby przeszkody, czyli jakby szuka sobie ujścia, szuka możliwości. Ona raczej nie walczy, ona stara się być miękka, ale doprowadzona do ostateczności potrafi siać tak zwany szał zniszczenia. I teraz chodzi o to, że w Was ten potencjał jest tak ogromny, który może generować w sobie falę tsunami, tylko chodzi o to, żebyście ją kierunkowali nie na to, żeby rozwalało Wasze przyjaźnie, Wasze projekty, bo macie emocjonalnego doła i tak dalej, tylko żeby rozwalało blokady, które Was gdzieś tam na drodze do celu zatrzymują. I to jest piękna magia żywiołu wody. Rytuały jakie? No nie tylko kąpiele, no najprostsze podaję oczywiście, kąpiele, nieważne, prysznic czy wanna. Kąpiele w morzu, ale wcześniej tak jakby rozmawianie z duchem tego zbiornika wody, w którym zamierzacie się pokąpać i poproszenie go o oczyszczenie Was ze wszelkich kodów, blokad, poproszenie, żeby zharmonizował wodę wewnątrz Was. Pamiętajcie, że jeżeli wchodzicie w kąpieli do wody czy do jeziora, to większa świadomość bierze mniejszą świadomość w swój płaszcz energetyczny. Więc jeśli wchodzisz do morza, to morze jest dla Ciebie jak matka, która bierze Cię w swój płaszcz energetyczny. Ale wcześniej trzeba się otworzyć duchowo, być niczym dziecko i porozmawiać z tym żywiołem wody, z istotami, które tam jak gdyby korelują. Bo wyobraźmy sobie, że ja jestem żywiołem wody, mój dom to jest jezioro i nagle wchodzi mi ktoś do mojego domu bez pytania, rozumiecie, nie zapukał, wchodzi i mówi, ja się tu będę kąpał. No to wiadomo, że powiedzmy sobie, z moim charakterem po głowie nie dam, ale również nie pogadam z takim człowiekiem, bo o czym tu rozmawiać, z impertynentem, prawda? Natomiast jeśli przyjdzie, zapuka ktoś, zastuka, powie, nazywam się tak i tak. Przyszłem tutaj w pokojowych zamiarach. Mówię, jak macie mówić do żywiołu wody na wakacjach i tak dalej, w Waszej głowie. Przyszłem tutaj w pokojowych zamiarach. Połączyć się, tak jak w Waszych baśniach po dziecinnych, po sercu. Powiedzieć, po co tutaj jesteście, w jakim celu. Powiedzieć, że prosicie ten żywioł wody o opiekę i o ochronę, jeśli się kąpiecie. Położyć tam nawet na brzegu jakiś, nie wiem, kamuszek znaleziony przez Was wcześniej jako ofiara, albo może wrzucić monetę do tego morza, jakąś taką fajną, błyszczącą, bo żywioł wody lubi to, co błyszczące, dla zabawy. I poprosić o interakcję. Zobaczycie, jak bardzo wiele przez te proste podpowiedzi, które Wam podałam, to nie jest magia wyższa, to jest taka najbardziej prosta magia, jak bardzo wiele można osiągnąć. Karmcie ptaki wodne, w Waszym wypadku również. Rozmawiajcie z żywiołem wody, gdziekolwiek nie jesteście. W Waszym przypadku dobrze by było mieć w domu fontannę albo akwarium czy coś. Po prostu. Wręcz. Tak jakby, żeby łączyć się z tym żywiołem wody, bo akwarium czy fontanna, no fontanna najprostsza, ale akwarium to również jest mocny moment, kiedy łączymy się z istotami wodnymi, kiedy łączymy się poprzez opiekę nad akwarium, poprzez to, że nie wiem, śpicie przy nim, patrzycie tam z tymi rybkami i tak dalej, nabieracie kontaktu takiego, który się wydaje prozaiczny, to poważnie mówię, że ta woda do Was mówi. Jakby, jakkolwiek dziwnie się to nie zaczyna wydawać, to mój tata był, no to były czasy powojenne, więc on był i wędkarzem, i akwarystą. I myśmy mieli zawsze w domu ogromną, no jeden pokój to był w akwariach całych, tam ogromny, tam 150 litrów to nic, jedno akwarium to większe dużo było.
I hodował mój tata różne rodzaje rybek, słodkowodnych oczywiście, ale dzięki temu popatrzcie, jak magia życia zadziałała. Po prostu ja mam ten kontakt z żywiołem wody dużo, dużo, przez ojca dużo lepszy. Czuł, rozumiał, mówił często, że czuje przez chmury, jaki deszcz idzie. No to są takie momenty, kiedy wypada się zadumać. Już nie mówiąc o tym, że nawet obserwacja właśnie tego życia, jak to się mówi w akwarium, wnosi pewnego rodzaju taki moment, kiedy nie musisz medytować, bo patrząc w akwarium wchodzisz w naturalny stan medytacji i jesteś w tym wodnym świecie i jesteś w stanie sczytać informacje ze świata astralnego, podkreślam, bo nasze ciało astralne to nasze sny, to nasze zaświaty, to nasze wszystko, a to jest żywioł wody. Więc w Waszym wypadku, jakkolwiek pokrętnie nie brzmi to, co ja tłumaczę, tu by się przydał była fontanna albo małe akwarium w domu, o które byście dbali. Ale oczywiście nie namawiam nikogo, żeby hodował rybki, jak nie ma do tego czasu ani ochoty. Ale chociażby fontanna jakaś taka w domu, żeby szum wody był. No, coś takiego. Dobra, teraz patrzymy, kochani, jaki tu orakuł. O, no mówię, mantra, medycynę, więcej jak gdyby takiego spędzania czasu, mimo wszystko, w pewnego rodzaju medytacji, jak to lubicie, czy ona ma być prowadzona dźwiękiem, głosem, czy tylko w ciszy, to już jest Wasza sprawa, ale dodatkowo werbena to jest taka roślina, która pracuje z naszymi lękami, ale dodatkowo ona prosi, żebyście byli brutalnie szczerzy wobec siebie. Żebyście się tego nie bali i to bardzo pomoże Wam w jakiś sposób ten Wasz żywioł wody tak jakby okiełznać. Okiełznać dobre słowo, bo on jest w Was na tyle mocny, podkreślam, że tu generator mocy mnie ogląda niesamowity. Ale zdecydowanie Wasze są medytacje i nie rzucajcie kamieniami we mnie, tylko jakby zacznijcie, jeśli jeszcze nie robicie, bo to się Wam bardzo opłaca w rozwoju duchowym i nie tylko. A dodatkowo pewnego rodzaju, tak jak mówię, brutalna szczerość ze sobą. Dodatkowo jakby takie uwalnianie wszelkiego takiego jakby emocjonalnego. No bo dlaczego tak wybija? Bo muszą od czasu do czasu być takie momenty, kiedy Was coś tak wkurza, że aż jak w czajniku, który gotuje wodę, czasami ta pokrywka tak skacze, to u Was tak jakby ja widzę, że czasami tak jakby ogólnie jesteście spokojni, ale czasami te emocje tak jakby, jak dosłownie jak ten czajnik i pokrywka, która skacze, że aż po prostu chcą Was rozładować. Więc tu trzeba być brutalnie szczerym ze sobą, w takich momentach popracować z oddechem. Z momentem, kiedy przepuszczacie łagodnie te właśnie takie fale negatywnych emocji poprzez siebie i świadomie je kierować ewentualnie w rozwalanie bloków. I tu są uzdrowiciele, kochani moi. Tu mnie oglądają ludzie, którzy mają potencjał do uzdrawiania, bo ta energia wody, na energii wody uzdrawiamy również. I jakby nawet tą taką falę Waszych emocji, tak jak mówię, skoncentrować w jakąś kulę energetyczną i puścić komuś, błagam, nie mówię, że medycyna konwencjonalna ma być odrzucona. Jeśli na przykład, podaję gruby przykład, jeśli ktoś ma raka, nie daj Boże nikomu, ale w Waszym wypadku, jeśli byście tą kulę energetyczną jakby wrzucili na to, żeby ubić owego pasażera obcego w czyimś organizmie, to byłaby jak minimum poprawa, zelżenie, bo rozumiecie, o co chodzi. To nie znaczy, że musimy kogoś cudownie uzdrowić, ale tu by była mocna poprawa, czy jakby takie właśnie ulżenie w cierpieniu, czy w chorobie. Tylko podkreślam, ta energia wody chce być, ona chce być ukierunkowana tak jakby, żebyście się nauczyli ją świadomie, cel, pal i świadomie wykorzystywać. Nie żeby ogon merdał psem. No, coś takiego, kochani.
Wow, gdzie mnie trzeci rozkład rozprowadzi? Co wy tu ze mną robicie, kochani? Ja nie wiem, mamy ogień, mamy wodę, ja już się boję powietrza i ziemi, bo normalnie te rozkłady mnie rozwalają. Przewodnicy moi, no, dali mi, bo dali, ale nie mówię, że to jest łatwe dla mnie. Trudne te energie idą, kochani moi, ale w sensie nie, że ja się tu skarżę, tylko to jest takie, wiecie, jakby dla mnie takie nietypowe tu odczytywanie takich waszych energii, no ale... To, co mogłam, to dla was zrobiłam, kochani moi. Kocham was jak stąd do księżyca. Jutro będą jakby cztery klucze wiadomo, a dzisiaj się z wami żegnam magicznym papa i idę do trzeciego rozkładu. Już się boję. Rozkład numer 3, kochani. Ja już tu normalnie przeżywam, bo woda rzeczywiście daje czadu ten rozkład mnie. Powiem szczerze, energetycznie przepuszczono przeze mnie tyle potoków. Widać, że tu tak jakby energie mocno się stabilizują w was. Dobra, jedziemy ten trzeci rozkład, ale przyznam szczerze, że to jest dla mnie duże wyzwanie. Kryształ górski. Rozkład numer 3. Te karty na końcu, a tarota otwieramy od razu. Dobra. Wow, siła. Kochani, karta wisielec w żywiole wody była wszędzie w górnym rzędzie, w każdych pierwszych trzech pozycjach. To jest bardzo ważna podpowiedź dla mnie. I umiarkowanie, tu ciekawie. Zaraz odsłonię jeszcze resztę. Pamiętajmy, że dla tych, którzy się uczą tarota i nie tylko dla tych, karta wisielec jest mocno związana z żywiołem wody, wiszący wśród wód. Jednakowoż w tej sekwencji mówi o pewnego rodzaju przyblokowaniu. W każdych, pierwszy i drugi rozkład miał tą kartę również i tam było, powiedziałabym, mocniej. Natomiast u was, zaraz zobaczymy, bo tu jest tak, jakiś potencjał jest przyblokowany, bo to widać, siła próbuje się przebić. Natomiast umiarkowanie sama w sobie ta karta przelewa jednak kosmiczną wodę i nie tylko. Więc dostęp do źródła mocy z żywiołem wody macie, ale powiedziałabym, że jakiś ogromny potencjał mimo wszystko czeka na odblokowanie. Władamy żywiołem wody. Mamy dostęp do emocji tutaj, mamy kontakt ze swoją kreatywną jakby istotą z żywiołu wody wewnątrz nas, mamy power, mamy seks, mamy charyzmę, w sensie dostęp do tego wszystkiego, seksualność, seks, charyzma, potencjał kreatywności, twórczości, iskra Boża, radość dziecka, płacz szczery, uśmiech szczery, to wszystko tutaj jest, ale ta karta mnie na razie tak jakby, no nie, że niepokoi, tylko muszę się popatrzeć, o co tu chodzi. Odsłonię jeszcze poniższy rząd. As denarów. Transformacja, nasza kostusia. Czwórka, bo cesarz, ależ tu dużych arkan wiele. I rycerz buław. Aż zobaczę, co jest pod spodem, pod kartą tarota, jak ten żywioł wody. No ten żywioł wody, kochani moi, popatrzcie, tęczą nad głową, deszczem. Ja myślę, że jesteście tego typu osobą, która potrafi cieszyć się nawet jak deszcz pada, bo to widać, że możecie tańczyć w kaloszach w deszczu albo bez kaloszów w deszczu. Że nie wkurzacie się, jak kąpiecie się gdzieś nad zbiornikiem wodnym, że prawda, fryzura jest nie taka, bo wychodzę z wody i nie wyglądam doskonale. Tu są osoby, które świetnie z żywiołem wody współgrają. Powiedziałam najprostsze przykłady, oczywiście metaforyczne w życiu, ale to o co chodzi na przykład z wyjściem z wody, kiedy masz mokre włosy, nie boisz się siebie w każdej odsłonie. To są twoje emocje, które są zdrowe i czyste, albowiem oczywiście piękna fryzura jest ważna, piękny makijaż jest ważny, dla panów również fryzura pewnie jest ważna, ale wyjście z wody odziera nas tak jakby z tego wszystkiego i stawia nas w prawdzie, czy się kochamy. A tutaj są ludzie, którzy się kochają, żyją wody, mówi, ja ciebie kocham. Nieważne,
czy w deszczu, czy wyszłaś właśnie z wody, czujesz, że jesteś w prawdzie wobec siebie i to mi się podoba. Zagadką jest dla mnie ta karta tutaj i będę sobie musiała dopowiedzieć mocno do tych kart, albowiem jawi mi się tutaj osoba, która ma przepiękny kontakt ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem astralnym. Możecie mieć podróże OB albo podróże out of body experience, możecie mieć początki tych podróży albo sny astralne mocno zaznaczone. Bo to tutaj widać, tu jest wiedźmińsko, tu mnie osoba ogląda, która mocno ma do czynienia na co dzień z ezoteryką i nie mówię, że ci, którzy mnie oglądają w innych rozkładach dzisiaj nie mieli, ale tu bardzo mocno jest do czynienia z ezoteryką, po prostu żyjecie tą magią. Potencjał żywiołu ogromny, żywioł was kocha, po pierwsze przez magię wody możecie robić bardzo wiele też również czynności magicznych, już tłumaczę jakich, na przykład oczyszczanie siebie poprzez rytualne kąpiele, żywioł was słyszy, już mówię o co chodzi, nie zawsze jest tak, umówmy się, jeżeli żywioł nas nie słyszy, jest w konflikcie z nami, to znaczy, że mamy tam gdzieś tam podgórkę. Niekoniecznie musi to być tak, że jak pójdziemy na zbiornik wodny, czy będziemy robić jakąkolwiek inną jakby magię związaną z oczyszczaniem poprzez żywioł wody, podaję przykład z oczyszczaniem, niekoniecznie musi być tak, że żywioł nas chce usłyszeć. Z różnych powodów. No nie wiem, tam wrzucacie śmieci, wrzuca ktoś śmieci do wody, nie szanuje tego żywiołu w sobie również, prawda? Czyli wrzucanie śmieci do wody metaforycznie rzecz biorąc to, znaczy dosłownie rzecz biorąc to jest jakby zaśmiecanie żywiołu wody, nie wiem, wpuszczanie tam... Jeśli prowadzisz biznes i wpuszczasz tam ścieki jakieś nieciekawe, bez oczyszczania i tak dalej, to sprawa taka, że żywioł wody na pewno będzie w buncie wobec ciebie, ale jeśli wpuszczasz śmieci również w swój organizm, czyli za dużo na przykład, rozumiecie, zanieczyszczasz, jak to się mówi, swój żywioł wody poprzez wprowadzanie takich, a nie innych substancji na przykład w siebie, również ten żywioł będzie z Tobą w konflikcie. A tu się pokazuje, że Wy macie z nim poukładane. Czyli cała ta przedmowa o tych, którzy tam jakby się nie starają, była raczej nie do Was po większości części, bo tu się pokazuje, że Wy tak jakby siła, umiarkowanie, tylko to mnie dziwi. Potencjał ogromny, który jest zablokowany, ale podejrzewam, że to będzie związane z jakimiś traumami emocjonalnymi, czyli ja nie mogę rzucać Was kamieniem, że Wy wbrew naturze postępujecie, że Wy zaśmiecacie żywioł wody w sobie czy na ziemi. Nie, tu są ekologiczne jednostki, tu są dzieci wszechświata, które potrafią jakby współbrzmieć z naturą, które wiedzą jak oczyszczać ziemię, jak oczyszczać wodę, jak dbać o środowisko i tak dalej. To wszystko tu widać, w sobie również, tak jakby harmonizujecie ten żywioł. On z Wami współgra, ale jednak gdzieś podejrzewam, że są to jakieś traumy z przeszłości, kochani. Tu jest emocjonalnie zablokowany tak zwany trup, przepraszam za słowo trup w szafie, ale chodzi o to, że to są Wasze emocje, które puchną gdzieś tam. Tu się trzeba by było pochylić nad formą pogrzebania w sobie, przepraszam za słowo pogrzebanie, ale jakieś takie wiwisekcja wewnętrzna na tym, na jakiejś Waszej traumie jednej czy dwóch emocjonalnej z przeszłości, która powoduje, że te emocje gdzieś tam po dużej części są zablokowane i nie mogą wybryknąć, jak powiedziałby to tygrysek z kubusia puchatka, nie mogą wybryknąć na powierzchnię ziemi. Innymi słowy, czy przeżyłeś tutaj trudne chwile jako dziecko, czy jako bardziej dojrzała osoba, które spowodowały, że Twoje emocje na pewnym poziomie, w pewnym aspekcie, tak jakby skuły się, tu nie ma jakiegoś dostępu do części swojej wody. Woda, podkreślam, to poezja, to muzyka, to piękno, to pasja, to wszystko to, co w nas płynie łzą, uśmiechem,
cudownym ciepłem, to wszystko to, co powoduje, że jesteśmy empatyczni, medialni, w sensie mediumizmu i nie tylko, bo medialni również dosłownie, jakby z dużym aspektem wody w sobie uruchomionym możesz zostać świetnym aktorem, reżyserem i tak dalej, bo to jest emocjonalna inteligencja. Ale tutaj gdzieś jest jakiś moment blokady, mimo że ten żywioł jest w Was bardzo mocny i nim władacie i nie wysadza Was z siodła jak rozhukany koń, tutaj widać te emocje i nie ma czegoś takiego jak pierwszy, już nie pamiętam, który pierwszy rozkład miał chyba takie przeintelektualizowanie, trzymanie tego żywiołu wody tak w garści. Tutaj tego nie ma. Tu jest ciepło, tu jest spokój, ale jednocześnie jakaś część Waszej siły tak jakby prosi się, tu jest jakaś siła, która nam wskazuje na to, że tu trzeba coś odkorkować, pogrzebać wypadałoby. Tak jak mówię, Wy wiecie, bo to jest rozkład ogólny, ale Wy wiecie, jakie traumy w Was grają. Tu jest trauma, szczerze. I nie byle jaka, nie na zasadzie, że tam mama mi nie kupiła nowego piórnika, jak byłam mała. Przepraszam, to nie jest cyniczne, ja mówię zupełnie poważnie. Tylko tu są traumy takie, których nie chciałoby się rozpakowywać, którym nie chcemy patrzeć prosto w oczy. A jednocześnie warto, żeby to uzdrowić, żeby to wywalić jakby emocjonalnie z siebie, bo ten potencjał, gdyby go uwolnić, to ten lew zaryczy, a ogień, woda, wszystkie żywioły, jak to się mówi, w Was pójdą mocniej i tu będzie mocniejsza pasja, twórczość, kreacja, również będzie jakby coś takiego jak większe porozumienie z ludźmi, z bliskimi jakby nam wokół nas, również będzie coś takiego jak większe przejęcie steru życia. Innymi słowy, tu są emocje, które Was sabotują w jakiś sposób czasem, Wasze plany, Waszą ścieżkę kariery również. Ten moment może powodować, że Wy się mi zagłębiacie w jakieś mroczne zakamarki swojej duszy od czasu do czasu i popadacie w epizody depresji na przykład. Epizody depresji na przykład. Dopóki się tego nie wywali z siebie, mówi żywioł wody, tu jest nieźle. Tu są osoby, które władają materią, dobiły się wiele w swoim życiu, bo to widać, ale to czasem sabotuje je i to mocno. Tu by można było osiągnąć większy wszechświat i okolice, gdyby śmiało popatrzeć w oczy właśnie temu, czemuś z przeszłości. Dla każdego z Was, to jest rozkład ogólny, dla każdego z Was będzie to co innego. Jedna taka sytuacja, być może więcej, nie wiem, bo podkreślam, jest to rozkład ogólny, ale coś tu jest jakby przyblokowane. Dodatkowo mnie zawsze porażają te karty, które jak wołają się do danego rozkładu, to podpowiadają również wiele nie tylko sekwencją archetypów, ale również tego, co artysta miał do powiedzenia na obrazku. Tu wyszły runy. Kochani, możecie oczyszczać Wasze, jeśli znajdziecie dobrego runologa, albo jeśli sami bawicie się runami, w sensie bawicie się, mówię oczywiście pół żartem, pół serio, już zupełnie na poważnie, to tutaj Wasze ciało astralne, Wasze emocje, Wasze runy mocno chcą przyjść w sukurs i Wasze drzewo rodowe, bo popatrzcie, nomen omen, ten wisielec wisi, oczywiście klatka jakby niech będzie sobie jaka będzie, ale tu jest drzewo, ród. Coś to może mieć również wspólnego z rodowymi jakimiś sprawami i wypadałoby w takim razie, no, można by to było sesją prywatną, gdyby ktoś chciał, niekoniecznie u mnie, ale u kogoś. Bo tu mi się wydaje, że jakaś część jakby tej epopei jest być może również po spuściźnie rodowej zablokowana, jakieś traumy, kody i być może trzeba by było tutaj, rozumiecie, doczyścić. Kwestia runami również można, jak gdyby. Ale podkreślam, to są wielkie arkany i tu w całym tym zestawie widać, że osoba świetnie sobie daje radę z żywiołem wody, tylko tak jakby gdzieś tam jakiś taki, rozumiecie, właśnie no, taka klatka jakby, w której jest jeszcze jakiś potencjał zablokowany, wisiała i niekoniecznie by się chciało tam zaglądać, bo niby wszystko jest dobrze, a jednak czegoś brak w życiu. No i o to tutaj jak gdyby chodzi.
podkreślam, że ten sam żywioł wody, co nam tutaj pokazały karty, bo aż zaglądałam, jaka jest karta na końcu rozkładu, żywioł wody Was kocha. Może kiedyś, popatrzmy jeszcze do trzeciej karty, niech tak będzie, tak. Mnie się wydaje, że Wy macie świadomość tego, co tutaj jest zablokowane w Was, a jednocześnie tak jakbyście się bali podjąć inicjatywę w grzebaniu się w tym, zrozumiałe, w grzebaniu się w tym, bo tak jakby niby wiem, co tutaj uśpione, zamarznięte i tak dalej, światło ogniska mi to oświetliło, niby jest wszystko, czego trzeba, żeby można się było w to zanurzyć, a jednocześnie boję się pogrążyć w tą traumę jakąś tam, nie wiem, rodową czy swoją, bo to będzie bolało. Kochani, nic nie boli tak jak życie, jak śpiewała Budka Suflera, pół żartem, pół serio. Niemniej jednak z takim potencjałem, który tu Wy macie naokoło pokazany, to ja bym się nie bała rozgrzebania tegoż właśnie tutaj, kapitału, który jest zamrożony, tak to powiem, w jakiejś traumie, albowiem no, tu jest taki power i takie wsparcie i od przodków, i od sił duchowych, i od Waszej siły woli, charyzmy, że no, teoretycznie to jest i czas, i miejsce, żeby można regresingiem, można jakimś rodzajem hipnozy, ale z kimś, kto naprawdę jest, jak to się mówi, godny Waszego zaufania, można by było ruszyć tutaj ten temat tych zablokowanych emocji. Ruszyć przede wszystkim z poziomu świadomości, czy to jest moje, czy to jest rodowe, bo tu dwuznaczna sytuacja. I tak jakby odpakować potencjał i energię, podkreślam, żywiołu wody. Oglądają mnie osoby, które są bardzo ezoteryczne. Karta umiarkowania pokazuje również tak zwanych uzdrowicieli, bioenergoterapeutów. Często jakby macie taki potencjał, który no, przede wszystkim stać się lekarzem dla samego siebie, tak? Po pierwsze, bo chory lekarz nie uleczy nikogo. Ale ten moment, który tu jest pokazany, w ogóle jakieś związki z Merkurym bardzo silne, popatrzcie, te skrzydlate tutaj, buciki i kapelusz, prawda? Więc wiadomo, że śmigły intelekt, więc wiadomo, że przemieszczacie się między wymiarami, więc wiadomo, że po mojemu ciało astralne, czyli to, które buszuje nam już w świadomym śnieniu, albo w ogóle w śnieniu, albo w początkach podróży OOB, jest na tyle mocne tutaj u Was, że tu w ogóle nie ma gadania, że takie rzeczy się nie dzieją bardziej lub mniej świadomie u Was, tylko że to, jeszcze raz podkreślam, będę tu stukała paluchem dość często, to jest jakiś Wasz kapitał, jakiś Wasz moment, który jest przyblokowany. I jeśli byście chcieli bardziej ruszyć do przodu, podkreślam, trzeba popracować z jakimś rodzajem kodów traum emocjonalnych, związanych z żywiołem wody, czyli z Waszymi uczuciami, miłością, seksualnością. Nie wiem, czy Was tam karcili, jak byliście jako dzieci, że tak nie wypada, prawda, albo inaczej. Popatrzcie na to szeroko, bo to jest rozkład ogólny, ale tu jest jakiś moment, kiedy jest przyblokowany znaczny kapitał Waszej energii żywiołu wody, która i tak nieźle w Was gra, ale jakby to odblokować, no to tu już są, tak, no to filmowo do Hollywood, możecie iść kręcić film Awatar wody po prostu wtedy. Rozumiecie, o co chodzi? Mogliście mieć, no i nie mówię, że musicie mi w komentarzach pisać, ale tu sakrum przez żywioł wody szło takie, że wiele z Was mogło się, jak byliście małymi dziećmi, albo i niekoniecznie topić w wodzie, w sensie, że przeżywaliście coś takiego jak topienie w wodzie, tak jakby ten żywioł wody chciał Was nie utopić, podkreślam, nie o to chodzi, tylko przeprowadzić przez swoje misterium, żebyście się przestali go bać. Żeby po prostu, żebyście doświadczyli czegoś takiego, że wyratuje Was z każdej sytuacji. Coś takiego tu się też pokazuje. Dobra, popatrzmy. Wow. Co orakuł powie? Gnomy. Ciekawa sprawa, bo gnomy to żywioł ziemi. A żywioł ziemi to również, kochane dziewczyny, kochani panowie, powietrze, ogień, męskie żywioły. Woda i ziemia, żeńskie żywioły. Wszystkie są w nas. I to jest ten tak zwany krzyż żywiołów, który powinniśmy ustawiać w sobie, w równowadze. Ale jeśli do żywiołu
wody wyszedł żywioł ziemi poprzez gnomy tutaj, to one Wam mówią, my Ci pomożemy odblokować te traumy. Chodź po ziemi na bosaka, zapuszczaj korzenie, grzeb w ogródku, sadź kwiaty, pracuj z żywiołem ziemi, pracuj ze zdrowym żywieniem, szeroko na to popatrzcie. Ziemia to materia, to nasze ciało, to wszystko to, co materializujemy, to smaki, zapachy, to drzewa, ptaki, rośliny, wszystko, co wokół nas. Pracuj z przyrodą, pracuj z naturą, to Ci pomoże zharmonizować właśnie ten żywioł wody wokół nas. Gnomy mocno wychodzą, istoty z żywiołu ziemi. I ten jakby zamknięty krok, który mówi, że Wy potrzebujecie czegoś takiego, jak nazwijmy to, dobrze pojętym odosobnieniem, z dala od zgiełku i tłumu, ten moment w przestrzeni i w czasie, kiedy możecie usiąść sami ze sobą, nie wiem, z dobrą książką, pod drzewem w parku, żywioł ziemi, gdzieś, gdzie obok na przykład strumyk szeleści albo jakieś tam jakby jeziorko czy rzeczka. Ale przede wszystkim żywioł ziemi mówi, ja Ci pomogę zharmonizować, bo na trawie jest rosa poranna, to również żywioł wody. Ziemia wyszła, żeby pomóc Wam zharmonizować te traumy. Mówi, usiądź gdzieś, nie bój się, w ławce, na ławce na parku. Nie bój się piknik zrobić sama ze sobą. Nie bój się pewnego rodzaju odosobnienia. Nie mówię, że na majówce macie być odosobnieni, ale nauczcie się cieszyć tym momentem, kiedy jesteście sami ze sobą. I tutaj podkreślam, żywioł ziemi mocno mówi, że pomoże Wam scalić, uzdrowić te właśnie zablokowane jakby ewentualne traumy, które są w Was. Ale potencjał, który tu jest jakby założony poprzez żywioł wody, jest taki, że jakby poprzez Waszą transformację tego w sobie, która idzie w Was, bo to już widać, ten żywioł wody, to Was wynosi na... Tu jest charyzma, tu jest urok, tu jest szarm, tu jest moment, kiedy Wy możecie pociągnąć ze sobą tłumy na tym żywiole wody. Kreatywne, mocno jednostki mnie oglądają, które mogą kiedyś z czasem sięgać po bardzo wysokie jakby takie stanowiska, jeśli mówimy o pracy i tak dalej. To jest taki power tego żywiołu wody. Także, wow, oj, sorka. Także no, kochani moi, było to bardzo ciekawe były te rozkłady. Ja aż nie wiem, co będzie w następnych, jak to się mówi, zostało nam jeszcze ogień i ziemia. Ale wierzcie mi, że to jest dla mnie też duże doświadczenie, jak ja wam czytam te karty, bo dotykam jak gdyby dusz, które są gdzieś tutaj zjednoczone na moim kanale i widzę, jak Was przepięknie prowadzi ścieżka mocy. Podkreślam, ja się tu w tych rozkładach musiałam doczepiać do pewnego rodzaju niuansów, ale to nie znaczy, że rozumiecie, że tu ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim, że coś jest jakby bardzo, bardzo, jak to się mówi, źle, czy jak ja mówię szczerze, dno i wodorosty, to czegoś takiego tutaj nie było. Tylko ja się doczepiałam w każdym z rozkładów do takich jak gdyby momentów w Waszym życiu, do takich ukrytych potencjałów uśpionych, które no, gdzieś tam musiałam Was, wiecie, tak jakby igiełką zadrzeć, żebyście zwrócili na to uwagę, kochani moi. Okej, okay, no to co? No to do jutra, do poniedziałeczkowych czterech kluczy. Żegnam się z Wami magicznym. Pa, pa. Ojej.